kalosze, brali mi składa, kalosze, brali mi składa, kalosze, brali mi składa, i uciekli na pociąga. Gdy wracałem raz ze żwiry, zobaczyłem jakieś dziry, zajebałem im składaki, bo to były madyfaki. Dawaj składak, dawaj koło, bądź i przypierdolę w coło. Patrzę, a tu baba goła niesie od składaka koła, a tam dalej chłop pijany niesie składak rozebrany, dalej idą dwa banany, a na plecach mają ramy. Drogą idą zakonnice niosą. Witajcie moi kochani, witam również hejterów. Tak sobie siedzę w moim obracanym królewskim fotelu i patrzę sobie na ten piękny, historyczny składak. I tak sobie na niego patrzę, moi kochani, i wracają wspomnienia sprzed 25 lat, jak człowiek był młody, piękny. Miał różne dziwaczne pomysły, ale troszkę wam może opowiem dzisiaj tych pomysłów, jakie to człowiek miał pomysły, ile to się człowiek wyjeździł na tych składakach, ale to, kochani, za chwilę. Jak widzicie, coraz więcej miejsca się robi, coraz więcej drzewa ubywa z kubki. Co prawda te duże klocki może być ciężko mi przerąbać bez jakiegoś klina, żeby to rozłupać. Samą siekierką może być ciężko, no zobaczymy. Na razie będę brał się za te mniejsze, co idą lżej, a te większe zostawię sobie na później, ale już miejsca się zrobiło. Tu trochę aluminium, trochę mosiądzu, trochę miedzi, trochę złomu. Także na wszystko przyjdzie czas, powoli, sukcesywnie. I jakoś tutaj będzie miał ręce i nogi. Dobra, ale wracamy do opowiadania. Zanim jeszcze wrócę do opowiadania, to co, może popatrzymy, co tutaj będzie do roboty przy tym składaku. Można powiedzieć, że tu praktycznie wszystko jest do roboty. Farba widać, że jeszcze się w dobrym stanie trzyma. Tu jest stopka. Trochę ją dokręcić, nasmarować. No ale jest. Co? Powietrza nabić. I trochę sparciała już ta opona, bo to stało, kurczę, na kapciu tyle lat. No ale to się zobaczy. No problem może być ze siodełkiem, bo nie wiem, może gdzieś kolega będzie miał jakieś siodełko. Tutaj kłapacze widzę, że nawet luzów nie ma. Widzę, że kłapacze są w dobrym stanie. Przesmarować, wyczyścić. No i tyle. Dobra, wracając do opowiadania. Miałem i troszeczkę innego składaka. W sumie dwa składaki, czy nawet trzy, bo jeden był niemiecki, z wystawki niemieckiej, przywieziony tutaj. I problem był taki gdzieś z tą zębatką tutaj z tyłu. Jak gdzieś mocniej przekręciłeś tymi kłapaczami, to jak ci to przeskoczyło, jak żeś kolanem nie szczelił o kierownicę. Kierownica była inna. Nisko tutaj była ta kierownica i ona od razu tutaj wychodziła, nie tak, że idzie na tym, bo to w ogóle to jest chyba też regulacja wysuwania. Ona była praktycznie do zera. Jak żeś kolanem szczelił o kierownik, to od razu budziłeś się do życia. Miałem też takie pomysły, że jak mamy tutaj widełki, to miałem takiego ruski rower, dostałem na komunię składaka i on miał taką długą tu kierownicę jak Harley. Tutaj to jest króciutkie, a tamte jeszcze tak szły te widełki takie długie, ten kierownik cały. I jak ktoś jest ze wsi, miał ciągnik z 60-tki, wziąłem te stare lampy, takie pierwsze były chyba oryginalne i one tak wychodziły. Była ta długa taka sztyca i dopiero lampa szła. I ja sobie zamontowałem tutaj na te przednie widełki te lampy. Jak jeździłem po wsi, to ino każdy patrzał, co to za wynalazek. Wcześniej, jeszcze przed tymi lampami, to miałem takie pomysły, że robiłem, chciałem zadaszenie sobie na rower zrobić, żeby jak jest deszcz, to żeby człowiek mógł sobie po deszczu jeździć też spokojnie, wygodnie. To robiłem tu jakieś do tego całego zderzaka, bagażnika, jakieś patyki na drut. I taki baldachim robiłem. I tutaj też gdzieś ten patyki mocowałem. I robiłem właśnie taki baldachim. A baldachimem był nylon. Zwykły taki gruby nylon. I takie to pomysły miałem.
Boże, ile to się człowiek wyjeździł na tym składaku, na tych składakach. Pamiętam, jak raz wujek mi założył dętkę nową, tyle co kupił, jak gdzieś miałem rozwaloną oponę, że taka buła wyszła, opona tu wyszła, taka bania się zrobiła. Jechałem raz na tym rowerze, jak ta opona nie wyszczeliła, to ja by ktoś na kaczki polowanie robił. Później jadę i ciotka coś tam robiła przy drzewkach i się pyta, nie słyszałeś, jak gdzieś coś strzeliło? Mówi, nie wiem, nie słyszałem. Tyle, kurde, co kupiona gdzieś tam na pobliskim targu opona, a tu, kurczę, zaraz rozwaliłem. Jeszcze, kurczę, na kapciu jechałem, żeby nikt się nie domyślił, że ten. Było, kurczę, człowiek wakacje na wsi spędzał, to normalnie w jedną i z powrotem, w tą i w tą, człowiek ino jeździł na rowerze. Aż do znudzenia, jak były nudy, to ino rower i do zakrętu i z powrotem. Także, kochani, takie czasy to już nie wrócą. Te roczniki, które się już rodzą od 2000 roku, to już o tych czasach mogą praktycznie zapomnieć, jakie my mieliśmy życie, jakie były czasy. Nie było telefonów. Pamiętam, jeszcze takie gry były, jajeczka. Hodowało się takiego zwierzaka, trzeba było go karmić, wyprowadzać na spacer i takie tam. Także jak ktoś miał, to może napisać w komentarzu. Także to były czasy. Zresztą teraz sobie sami powiedzcie, jakie są czasy, jacy są ludzie. Na to pytanie to już sobie sami odpowiedzcie. A ja zobaczę w ogóle, czy to się kręci. O Jezu! O matko! Jezu, sztywny jak baranie, nie powiem co. O, to będzie trzeba w ogóle chyba łańcuch skombinować. Dobra, kochani, ja nie będę przeciągał trochę takich opowieści. Aha, bo bym zapomniał. Kochani, na moim kanale nie chcę zapeszać, bo nie wiem, to wszystko zależy, jaka będzie pogoda, bo jeżeli nie będzie deszczu, to będzie coś mega, ale to będzie taka mega petarda na moim kanale, jaki jeszcze nie widzieliście na YouTube. Nic więcej wam nie zdradzę, ale powiem wam tylko tyle, że wam te kłapacze w rowerach pospadają. Laczki wam z nóg pospadają. Taka będzie petarda niebawem na moim kanale. Tylko proszę, żeby pogoda wypaliła. I jeżeli macie ochotę, nie odsubujcie kanału, czekajcie, bo to będzie miazga. Jeszcze nawet Adi Bejharowo takiej petardy nie miał. Pozdrawiam cię, przyjacielu kochany. Pozdrawiam Sylwestra, Jacoba, Flaminga, Leszka Snajpera, Efcie. Wszystkie kobietki na moim kanale serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że ja też mam sporo kobiet, nie tylko Flaming ma, ale i ja mam spore zainteresowanie od widzek. Także dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia, moi kochani.